Czwartek, 19 maja, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Klasztor w Jazłowcu na dawnych Kresach czeka na turystów z Polski. Chciałam powiedzieć, żebyście się nie bali przyjeżdżać, odwiedzać, wspominać, poznawać historię naszego kraju. Za nami 19 regionalne igrzyska lekkoatletyczne. Wielu Bolesławian miało już okazję być w Jazłowcu na Ukrainie i w tamtejszym klasztorze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. To miejsce, które leży w otoczeniu historycznych miejscowości, takich jak choćby Kamieniec Podolski, Chocim, Trębowla, Stanisławów czy Zaleszczyki. Siostry Niepokalanki zachęcają do przyjazdów w te okolice i skorzystania z gościnności klasztoru. Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, jeden ze swoich domów zakonnych, ma w Jazłowcu koło Buczacza na Ukrainie. W tym kresowym klasztorze mieszkała i jest pochowana założycielka Zgromadzenia Błogosławiona Siostra Marcelina Darowska. To miejsce jest doskonale znane wielu bolesławianom, którzy pielgrzymowali do miejsc związanych z ich rodzinnymi korzeniami. Korzystali wtedy z gościnności sióstr. Teraz takich wycieczek jest o wiele mniej, ale siostry nadal czekają na gości. Serdecznie zapraszam wszystkich do naszego miejsca. Chciałam powiedzieć, żebyście się nie bali przyjeżdżać, odwiedzać, wspominać, poznawać historię naszego kraju, dlatego że Polski właściwie, no i Ukrainy, dlatego że sytuacja obecna na Ukrainie jest troszeczkę złożona ze względu na wojnę, która trwa po dzień dzisiejszy na wschodniej Ukrainie, ale u nas jest spokojnie. Potrzebujemy Waszego wsparcia, potrzebujemy, żebyście do nas przyjeżdżali, żebyście nas podtrzymywali tutaj, żebyśmy mogły pomagać tym ludziom, którzy też spieszą do nas z pomocą. Siostry w Jazłowcu na co dzień pracują w klasztorze i na klasztornym polu oraz opiekują się sierotami z pobliskich miejscowości. Chętnie więc też przyjmują pomoc w postaci ubrań i środków czystości dla osób potrzebujących pomocy. Klasztor położony jest na wzniesieniu górującym nad okolicą i stanowi oazę spokoju. Jest u nas miejsce, żeby się zatrzymać, żeby odpocząć, żeby nabrać dobrego ducha, odetchnąć świeżym powietrzem. Mamy możliwość przyjęcia nawet do 50-100 osób. Mamy pokoje 2-3 osobowe, pokoje duże, nawet do 8 osób. Jest w pobliżu miejsce na wyjazd, na odpoczynek. Malownicze okolice klasztoru to jedno, ale w promieniu stu kilkudziesięciu kilometrów od Jazłowca leżą tak ważne dla historii Polski miejsca jak Buczacz, Chocim, Kamieniec Podolski, Skała Podolska, Stanisławów, Trębowla, Brzeżany, Zaleszczyki, Kołomyja i wiele, wiele innych. Klasztor w Jazłowcu chętnie gości pielgrzymki, wycieczki, grupy rekolekcyjne oraz indywidualnych turystów. Sam klasztor to również historycznie interesujące miejsce związane m.in. z założycielką zakonu, błogosławioną Marceliną Darowską, o której barwnie opowiadają siostry Niepokalanki. Kiedy wróciła z odeskiej szkoły ze swoją starszą siostrą, to oświadczyła ojcu, że swoje życie chciała poświęcić na służbę Bogu i ludziom, a ludzie z tego przeciwnie nie chciały o tym słyszeć. Kiedy był ciężko chory, wymógł Marcelinie, żeby mu przyrzekła, że nie pójdzie do żadnego kościoła, ale wyjdzie za mąż. Marcinka dała takie słowo, ale gdzieś w głębi serca głęboko wierzyła w to, że Pan Bóg, jeżeli będzie chciał, to swoją wolę, co do jej życia przeprowadzi. Tym bardziej, że ona bardzo pragnęła właśnie tego życia zakonnego. Ale nawet na miejscu są doskonałe warunki do spędzenia czasu. 12 kilometrów stąd, piękne, właściwie zachwycające miejsce Beremiany, gdzie wpada strypa do Dniestru. Proponuję nawet, jeżeli chodzi o rodziny, wyjdę z taką nawet propozycją, że mogę nawet zawieźć, pokazać to miejsce.
Przechodząc przez las, 4 km od nas, jest mały, ale uroczy wodospad. Piękne miejsce w parku. Miejsce przy grobowcu, gdzie ludzie przyjeżdżający nabierają siły, wypraszają dla siebie potrzebne łaski, dla bliskich przy grobie naszej błogosławionej założycielki, matki Marceliny Darowskiej. Rozmowa z siostrami to też w końcu możliwość poznania tego, co obecnie dzieje się na Ukrainie i czym żyją ludzie, którzy tu mieszkają. Wszelkie kontakty do klasztoru w Wiazłowcu podane są na witrynie internetowej Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek niepokalanki.pl. Za nami 19. Regionalne Igrzyska Lekkoatletyczne Dzień Sprawności Motorycznych 2016. W zawodach szkół i placówek specjalnych rozegranych na stadionie lekkoatletycznym rywalizowało 9 reprezentacji. To już po raz 19 odbyły się w Bolesławcu regionalne igrzyska lekkoatletyczne Dzień Sprawności Motorycznych. W branży zawodów Roman Kraus zgłasza młodzież gotową do 19 regionalnych igrzysk lekkoatletycznych Dzień Sprawności Motorycznych. Był wysiłek, były sukcesy i były medale. W tym roku w igrzyskach wzięło udział 8 reprezentacji z Dolnego Śląska i jedna drużyna z Niemiec. Oprócz zespołu szkół i placówek specjalnych na stadionie pojawiła się reprezentacja drugiego środowiskowego domu samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. To drużyny z Bolesławca. Przyjechały też zespoły z Lubania i Lubina. Nie zabrakło również reprezentacji ze Zgorzelca. Do rywalizacji stanęły też zespoły z Głogowa i Lwówka Śląskiego. W tym roku na igrzyska przyjechała też reprezentacja z zaprzyjaźnionej szkoły specjalnej w powiecie Bałcen. Przede wszystkim chciałabym powitać Was, kochani, drodzy uczestnicy, którzy po raz kolejny przyjęliście od nas zaproszenie na tą imprezę, która jest dla nas ogromnie ważna i mam wrażenie, że dla Was też, bo rokrocznie Was gościmy. Na uczestników igrzysk czekało wiele konkurencji. Można się było sprawdzić między innymi w biegach i skokach. Konkurencje sprawnościowe rozegrano w pobliskiej sali gimnastycznej. Przepychanie się przez wąskie tunele, pokonywanie drewnianego toru przeszkód czy rzucanie do celu sprawiło uczestnikom zawodów wiele radości i satysfakcji. Igrzyska lekkoatletyczne szkół i placówek specjalnych odbyły się w Bolesławcu po raz 19, ale idea ta ma o wiele dłuższą tradycję w naszym mieście. Podobne zawody lekkoatletyczne organizowane były w Bolesławcu już ponad 30 lat temu. A już teraz wydarzenia w skrócie zapraszam. Pod hasłem Szukam mamy i taty 25 maja w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przy Okrąglaku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzić będą kampanię informacyjną propagującą ideę rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy zainteresowani będą mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat tego, jak zostać rodziną zastępczą. Z dedykacją dla mam to tytuł koncertu, jaki wieczorem 27 maja odbędzie się w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. Wystąpią uczestnicy dwóch pracowni BOK MCC, pracowni wokalnej i pracowni gitary. W repertuarze znajdą się utwory instrumentalne i wokalne, muzyka bluesowa, rozrywkowa, klasyczna, a także autorskie utwory Mirosława Kuca. Dwustu 95 zawodników ze szkół podstawowych z całego powiatu bolesławieckiego wzięło udział w igrzyskach lekkoatletycznych. W kilku konkurencjach startowały drużyny, a zawodnicy byli też klasyfikowani indywidualnie. Drużynowo na podium stanęły reprezentacje bolesławieckich szkół podstawowych nr 4, nr 1 i nr 5. I w takiej kolejności uplasowały się drużyny zarówno dziewcząt, jak i chłopców. W piątek w zawodach strefowych w Zgorzelcu udział wezmą najlepsi zawodnicy z poszczególnych konkurencji.
Drużyna piłki nożnej z Bolsaeckiego Gimnazjum Samorządowego nr 1 wygrała jeden z półfinałów zawodów strefowych. Bolsawianie wysoko wygrali wszystkie swoje mecze i z kompletem punktów awansowali do finału strefowego. Podopieczni Adriana Bernackiego zagrają w nim 30 maja, a turniej finałowy rozegrany będzie w Bolesławcu. Na tym kończymy dzisiejsze wydarzenia. Na nowe informacje zapraszam jutro. Do zobaczenia.